były lata 70. I wówczas, przebywając po prostu na czasach, chodziłam codziennie na spacery, nad Białkę, na pola. Po prostu już uległam, że tak powiem, czarowi tych stron. W każdym razie Tatry mnie pociągały i sama miejscowość mnie zauroczyła. I dokąd mogłam, to chodziłam po górach. Teraz tylko na nie spoglądam i myślę sobie, jak teraz pachną o tej porze. Przyszłam tutaj z mamą w taką niedzielę. Wioska była cicha, spokojniutka. Cisza zupełna. W niedzielę ludzie odpoczywają. Dużo domów niziutkich. Nie powiem, że pod strzechami, ale w każdym razie jeszcze w tym stylu budownictwa spiskiego. Można powiedzieć jednym słowem, urokliwe. Zresztą przez te 25 lat to Jurgów się tak zmienił optycznie. W moich oczach odbywała się ta rozbudowa Jurgowa. Dzień dobry. Ale widzę, że pani się tak zmieniła, mnie nie poznaje. Nie, roki lecą. Pani. No i ile to już mamy? Ja już mam dużo roków, ja już no wielko staruszka. No, a ja pamiętam, jak pani latała jeszcze po polach. A, już nie ma. No. Starość, nie radość, młodość, nie wieczność. Tak. Ludzie w Jurgowie są bardzo uczynni i życzliwie nastawieni. A szczególnie, jeśli ktoś jest przywiązany do ich miejscowości, do ich ojcowizny. Są bardzo gościnni. Są w ogóle, powiedziałabym, życzliwi w stosunku właśnie nawet chyba czasem do przybyszów, może bardziej niż do sąsiada. Ja jestem ostatnio ze zdrowiem nie najlepiej, pod stałą kontrolą kardiologa, który zaleca spacery. Jeżeli jest bardzo brzydka pogoda, wówczas wyręczają mnie często dzieci ze szkoły, bo szkoła jest tuż, tuż w pobliżu. To prawda, że była pani łączniczką, jak pani miała 14 lat? Czy byłam łączniczką? Mm, tak. Tak. Tak, ja byłam w Szarych Szeregach najpierw. To miałam, do Szarych Szeregów weszłam, jak miałam 13 lat. Jak była potem ta sławna akcja na Kuczery, to miałam 14 lat, a w czasie powstania 15. Drużynowa, kiedy mi zaproponowała to przejście, powiedziała, czy chciałabym być w takim oddziale wojskowym, takim, co walczy z Niemcami. Oczywiście moja odpowiedź była natychmiastowa, że tak. Parasol był oddziałem specjalnym do walki z gestapo i stąd miał takie kryptonimy. Najpierw Agat, antygestapo, potem Pegas, przeciw gestapo, a potem Parasol. Kiedy znalazłam się w tym oddziale i jak była ta pierwsza odprawa, gdzie te 5 łączniczek się zebrało, przyszedł dowódca plutonu, młody chłopak, 19-letni i poinformował nas o naszych zadaniach, o tym, że jesteśmy w wojsku, że od tej pory to musimy być do dyspozycji w każdej chwili i że to jest sprawa numer jeden. No ja w rezultacie przestałam chodzić do szkoły. To jest pierwszy wniosek z tego. Ja byłam w wieku, w którym nie bardzo sobie wyobrażałam, że coś mi się trafi. Znaczy nie doceniałam sprawy niebezpieczeństwa. Natomiast wiedziałam, jak akcja ma przebiegać, bo byłam na odprawie. A mimo wszystko, kiedy zobaczyłam, jak biegnie lot i strzela do samochodu zatarasowanego przez samochód misia, który mu zajechał wjazd do bramy na podwórko tego urzędu SS i policji, to widziałam tą pierwszą serię nawet. To stanęłam jak wryta zupełnie i pewnie patrzyłabym na dalszy ciąg, a może by mi uszczelili, gdyby kama nie biegła w tą stronę i nie zawołała: Ela, tam uważaj, uważaj, on strzela. Bardzo chciałam walczyć z Niemcami, bo chyba nienawidziłam przemocy. Ja jej nienawidzę do dzisiaj. I pogardy. Bo pogodzić się z taką funkcją raba niewolnika jest bardzo ciężko. Anioł,
piękne są śpiewy słowackie, takie pieśni religijne. To są bardzo ładne. Problem zaistniał w momencie wprowadzenia języka narodowego do kościoła. Czy msza ma być po polsku, czy msza ma być po słowacku? Bo chodziło o śpiewanie pieśni. Czy pieśni będą w języku polskim, czy w języku słowackim? Wtedy był dosyć duży konflikt o tę mszę. Sprawa była o tyle trudna, że nie można było znaleźć księdza, który znał język słowacki. Próbowano namówić na Słowację jakiegoś księdza, żeby tutaj dochodził. Było to za trudne. Ksiądz rozwiązał sprawę dyplomatycznie. Jedna msza po polsku, druga msza po słowacku. Jeżeli ktoś uważa za swoją własność, tą własność duchową, wewnętrzną, a tą własnością duchową jest, powiem właśnie, modlitwa czy pieśń przekazana z pokolenia na pokolenie w danym języku, to jak mu się to zabiera, prawda, i tego nie będzie, to czuje się tego pozbawiony po prostu. To cechuje chyba wszystkie narody górskie, powiedziałabym. Wszystkie społeczności górskie, takie wielkie umuzykalnienie. Więc obcują z przyrodą, mówię, w tym sensie takiego poczucia samotnego. Jak się na przykład pasie samemu owieczki, no to jest co innego niż jak się idzie za pługiem czy jedzie traktorem. Nic nie będziesz wokalizował, prawda? Mówimy o czasach wcześniejszych, bo dzisiaj się bierze walkmana albo jakieś miniaturowe radyjko w kieszeni. Nie ma problemu. W Jurgowie mam to, co stwarza warunki do pracy naukowej. Jest taki spokojny rytm natury. Jest możliwość skupienia się. Wiele osób nie chciało wierzyć, że ja naprawdę osiądę. Ja, prawda, rodowita warszawianka, potem przyszywana krakowianka, ale w każdym razie, że osiądę na wsi. No to jest moja przystań życiowa i moja pracownia naukowa. I jakby nie było, to jest 1/3 życia. To jest Jurgów. Dzień dobry. Dzień dobry, Aniu. Proszę pani oddać encyklopedię. O, dziękuję. Przydała się Tomkowi? Tak, przydałaś. Ania, zostaniesz? Nie, nie mogę. Muszę się uczyć wierszyka na konkurs. Jadę w piątek na konkurs do Krakowa. O, szkoda. No to trudno. To do zobaczenia. No, do zobaczenia, do widzenia. Ale mamy język słowacki, wszyscy chodzili. To wpłynęło z postawy taty, który bardzo pielęgnował właśnie tradycję słowacką. To jest rodzina Spiska, to jest różne tutaj, że tak powiem, narody się na ten Spisz składają. Na dolinie w Sironpoli, na tej tichej woliczce, powiadają stari ludzie o zaklętej paniczce. A w raj prawie na wstupienie, ket odidzie precz Strixhon, a ket tanie zdrża cierti, ta panna wychadza won. Dla mnie jako harcerki to zawsze Spisz łączył się z Orawą, bo tak było w piosenkach Spisz i Orawa. Prawda, że to są takie wyjątkowe jakieś regiony pograniczne. I na początku nie zdawałam sobie sprawy, używałam słowa Podhale i raz i drugi zwrócono mi uwagę, pani, tu nie jest to nie Podhale, a co? Spisz. No, Spisz. Ja niewiele wiedziałam o Spiszu, trzeba powiedzieć. Ja się zainteresowałam Spiszem i lekturą i literaturą na temat Spisza dopiero jak tu zamieszkałam. Przypomniałam sobie, że Spisz jest szalenie różnorodny narodowościowo. Niewiele jest rodzin, które bez wahania mówi, my jesteśmy Polacy, i niewiele takich, które mówią Słowacy. W
Cmentarz jest najlepszym obrazem. Cmentarz ma bardzo często, nawet na najnowszych grobach, napisy w języku słowackim. Przy tych samych grobach spotyka się rodzina, która przyjeżdża też ze Słowacji. I wszyscy rozmawiają, jak rozmawiają, po jurgosku. Ktoś ma nazwisko Tibor, pokazuje mi zdjęcie swojego ojca, gdzieś przed I wojną światową, który był w armii węgierskiej, bo za Franciszka Józefa to były Austro-Węgry. Także starzy ludzie chodzili do szkół węgierskich. Franciszek Józef stosował taką politykę, że jeśli na wsi było więcej polskiej ludności, to do władzy dawał Słowaków. Jeśli Słowacki do władzy dawał Polaków, cesarz lubił rozstrzygać spory. Konflikty sprzyjały pokazaniu łaskawości i rozumu władcy. Z Jurkowa nikt nie wyjeżdżał za granicę. Jedyną zagranicą była ta Słowacja, która w końcu była tak bardzo bliska, bo tu część mężczyzn chodziła na wyrąb do Narodowego Parku Tatrzańskiego. Jo, ze krótkim balu. Jo, to jest. Jakich ludzi jedność była rzeczą bardzo istotną. Dlatego, że wiele rzeczy nie można było począć inaczej niż pospołu. I to pospołu zostało. Ono się przejawia u Jurgowian między innymi w akcjach, jakie oni podejmują. To na przykład budowa strażnicy skupiła całą wioskę wokół tego przedsięwzięcia. Budowa wodociągu, którego tu nie było. Później była akcja zakładania telefonów. Projektowane są dalsze. Prawda, bo musi być jeszcze kanalizacja robiona w Jurgowie i jeszcze i projektowany jest wyciąg narciarski. To wszystko skupia ludność, i która po prostu mówi o sobie my Jurgowianie. Dodali. Osyć bo zajmuję. Słuchajcie, muszę zajmować skrzypce, bo czasie mi tu kołek jeden nie trzymie. Pobaczyłbyś się mi, przyłączyłbyś się. Jak kołek nie trzymie, no to... Jest lutnik, prawda? Miejscowy lutnik, też z kontaktami zagranicznymi, pluciński. Muzykowanie mają chyba we krwi. Tu nikt nie odbywał studiów muzycznych. To jest przeważnie amatorskie. Wyjątkowo Tomek miał nauczyciela, bo rodzice, jak zobaczyli, że chłopak się tak interesuje, to zaangażowali kogoś, kto przyjeżdżał z Nowego Targu do chłopca. Ale to jest rzadki przypadek. A reszta to jest we krwi. Repertuaru pieśniarskiego nie zabraknie. Bywają piosenki słowackie, polskie, głównie wojskowe, piosenki jurgowskie, bo one się różnią od podhalańskich, od zakopiańskich, prawda? Mój życiorys muzykologiczny właściwie można podzielić na dwie części, warszawską i krakowską. Byłam asystentem na Uniwersytecie Warszawskim. Po doktoracie w tymże instytucie, Polskiej Akademii Nauk, przeniosłam się do Krakowa. W Krakowie powstała inicjatywa, wysunął ją Mieczysław Tomaszewski, ówczesny dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz profesor Lisa z Uniwersytetu Warszawskiego, zrobienia encyklopedii muzycznej, encyklopedii, która miała objąć część biograficzną i rzeczową. Tomaszewski zapytał, czy przyjęłabym tę część biograficzną. Encyklopedię tworzy całe środowisko muzykologiczne, całej Polski.
bo autorów mamy i z Poznania, i z Warszawy, z Krakowa, i z innych miejscowości. Kiedy podjęłam się tego, to przypuszczałam, że to będzie trwało w moim życiu jakieś 15 lat najwyżej. Tymczasem to już jest 34 rok pracy. Koncepcja encyklopedii rozrosła się najpierw do 6 tomów, a następnie do 10 i obecnie mamy za sobą 8 tomów. Także zostały nam jeszcze 2 tomy do zrobienia. Otwarcie remizy strażackiej. To było wielkie wydarzenie, bo wieś zyskała nie tylko remizę, wieś zyskała salę, ogromną salę na wesela, na spotkania. Towarzystwo Słowaków Polsk urządza raz na rok taką imprezę właśnie słowacką, na którą przyjeżdżają ze Słowacji zespoły orkiestrowe, urządza się festyny. Orkiestra strażacka jest jednym z powodów do dumy. Jurgów lubi uroczystość, lubi pompę, lubi taką no właśnie od święta właśnie pokazać się, co my potrafimy. Kiedy ja tu osiadłam, rolnictwo było podstawą utrzymania większości mieszkańców Jurgowa. W każdym gospodarstwie były krowy, były konie. Po tych 20 latach konie nie ma nigdzie. Dzisiaj większość przecież gaździn kupuje mleko w sklepie, kartonowe to, łaciate czy inne. Tadziu, jak to cudownie, żeście przyjechali. To dla mnie zawsze wielka, wielka frajda po prostu. I z Basią jak zwykle oczywiście. No my starzy parasolarze, niewiele nas zostało już. Popatrz. Poznaliśmy się właściwie dopiero wówczas, kiedy zamieszkałam w Jurgowie, w latach 70. A przecież znamy się od czasów tamtej akcji, akcji na Kopego. Tak, to prawda. Co prawda nie widziałam cię wtedy, ale brałaś w tym udział. Tylko wiesz co, ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że biorę udział w jakichś wydarzeniach, które wejdą do historii. Ile lat różnicy jest między nami? 7. No, to wiesz, jak się mówi, że tu jest 14 lat, a tam 21, to jest pewna różnica. Popatrz, było nas wtedy 26 osób. Oprócz was dwóch dziewczyn, zostało nas tylko dwóch już. Trudno się już spotkać w starym, dawnym gronie. Normalna sprawa. Tak. Jesteśmy śmiertelni. W tradycji bardzo dużą rolę odgrywa właśnie więź z Kościołem. To jest zdecydowanie podstawowa więź. Ja tak myślę, że tradycja może przetrwać i zaistnieć, i może trwać, jeżeli będą ludzie, którzy będą chcieli ją kultywować. I myślę, że to jest przede wszystkim celem i funkcją tych wszystkich regionalnych towarzystw, czy to słowackich, czy też polskich. Młodzi w mniejszym stopniu są przywiązani do kultywowania tradycji, że to dotyczy wszelkiej tradycji, ponieważ młodzież, na przykład młodzież jurgowska jest otwarta. Ileż tej młodzieży wyruszyło w świat w ciągu ostatnich kilkunastu lat?
I ta młodzież szuka pracy, nie wraca na wieś. To jest problem dzisiejszy wsi, to jest ten, kto tu będzie potem. Ilu nas zostanie? Ale przecież zbudowane są domy, które są puste. Bo one miały być dla dzieci, a te dzieci wyruszyły w świat. Ptaki wyleciały. I teraz ptaki wrócą czy nie wrócą? Ja myślę, że to jest pytanie nie dotyczące Jurgowa, to jest pytanie dotyczące w ogóle dzisiejszego obrazu świata, a Europy w szczególności.